Witamy widzów Racjonalisty TV. Naszymi gośćmi są znana Państwu dr Halina Postek, filozofka. Tak zwykle Cię, Halina, przedstawiam, ale dzisiaj akurat to ma mniejsze znaczenie niż na ogół, jak sądzę, bo dzisiaj Halina jest jako nasz przyjaciel i Marek Łukasik też jako nasz przyjaciel, chociaż skądinąd, jak już powiedziałem o Halinie, że jesteś halinofilozofką, to Marek jest rzeźbiarzem, ale spotkaliśmy się nie po to, żeby rozmawiać o sztuce albo o filozofii, tylko żeby rozmawiać o naszym przyjacielu, który zmarł przedwcześnie 20 lat temu. Nazywał się Jurek Ciechanowicz. Tak jak powiedziałem kilka tygodni temu, no, nie wiem, czy mogę powiedzieć, obchodziliśmy, ale była, minęła rocznica, 20. rocznica jego śmierci. A pomysł, żeby o tym opowiedzieć, czy porozmawiać w telewizji Racjonalista TV, wziął się stąd, że Jurek, ja i tu obecni już przedstawieni, wszyscy w 1991 roku założyliśmy Towarzystwo Humanistyczne. Nazwijmy, powiedzmy, bratnie towarzystwo dla racjonalistów, chociaż o wiele wcześniejsze. No i chcielibyśmy, żeby dzisiejsi racjonaliści, zwłaszcza młoda generacja, wiedziała o tym, że byli już tacy ludzie, którzy na początku lat 90. zakładali podobne do racjonalistów stowarzyszenia i kim byli i prywatnie, i zawodowo w jakimś sensie. Także Jurek należał właśnie do grona nie tylko założycieli, ale inicjatorów Towarzystwa Humanistycznego. On sam był starożytnikiem, powiedzmy, po archeologii i filologii klasycznej. I humanizm w jego rozumieniu, pamiętam nasze rozmowy chyba z 90 roku jeszcze, był bardziej podobny do tego, co rozumiem przez humanizm ogólnie w Polsce. Czyli przez nawiązanie zwłaszcza do kultury starożytnej Grecji, Rzymu, czyli takie wykształcenie klasyczne i myślenie w tych kategoriach. Mój humanizm wtedy był taki, jak dzisiaj w Europie, w dużej mierze, czy głównie, to był ateizm i taki radykalny liberalizm, system wartości, w którym najważniejsza była wolność osobista czy autonomia. W naszej deklaracji wartości użyliśmy określenia suwerenność poznawcza i moralna człowieka, czyli wolność od religii, przede wszystkim religii, ale wszelkich racjonalizmów, wierzeń, mitów, przesądów i tak dalej. Pamiętam nasze dyskusje i okazało się, w trakcie której z nich, od początku się okazywało, powiedzmy, że coraz bardziej w toku tych dyskusji, że te dwa podejścia na początku zdawałoby się różne, prowadzą do czegoś bardzo podobnego. No i wtedy się okazało, że Halina właściwie zgadzała się ze wszystkimi, tak mi się wydaje, jak to Halina. No i tak doszło do powstania Towarzystwa Humanistycznego, które robiło bardzo różne rzeczy, ale dzisiaj nie o tym będziemy opowiadać. Ponieważ mamy mówić głównie o Jurku, to chciałem zacząć od pytania, najpierw Was zapytam, bo potem sam siebie, skąd Jurek się, czy w jaki sposób, skąd i kiedy wziął się w Waszym życiu? Od tego może zacznijmy. Zacznę ja, bo w moim wziął się wcześniej niż w życiu Marka. Usiłowaliśmy doszukać konkretnej daty, kiedy poznałam Jurka i nie umiemy tego odtworzyć. Poznałam Jurka poprzez Andrzeja. Przeze mnie. A Andrzeja poznałam w pierwszych latach moich studiów, czyli to były późne lata 70., być może 79., albo początek 80. No i pewnie jakoś tak od razu Andrzej poznał mnie z Jurkiem, który był wówczas jego najbliższym przyjacielem, albo jednym z kilku najbliższych przyjaciół. Więc to jest ten moment, kiedy Jurka poznałam, ale nie umiem sobie przypomnieć okoliczności dokładnych tego spotkania. Chociaż teraz wydaje mi się, że to musiało być w mieszkaniu na ścianie wschodniej, które wówczas
zamieszkiwałam. Pamiętam, że mieszkałam. Tak, wydaje mi się, że to był ten moment, kiedyście przyszli obaj. Ale niewiele więcej umiem odtworzyć. I jak mogło wyglądać nasze pierwsze spotkanie we troje? Wiesz co, tego też nie pamiętam, ale pamiętam, że my długi czas nie byliśmy wcale zaprzyjaźnieni ze sobą, w sensie takich pozytywnych emocji między nami, a między Jurkiem a mną od razu było łatwiej, to znaczy ty byłeś jakby z tak zupełnie innej bajki niż ja, że gdzieś tam nie umiałam cię wpasować w to moje życie, a z Jurkiem szło łatwiej, bo Jurek miał też taki sposób patrzenia na świat i funkcjonowania, chyba bliższy mojemu niż twój sposób. Z tamtych sposób. Czasów, czy w ogóle? Chyba w ogóle. Pamiętasz, że śmiałeś się, że Towarzystwo Humanistyczne ma dwie frakcje, dionizyjską i apolińską. Tak, i my byliśmy zdecydowanie w tej apolińskiej, a ty byłeś w tej dionizyjskiej. No to pokazuje gdzieś jakieś różnice, nie powiem napięcia, ale różnice między nami. No między dionizyjską a apolińską w wydaniu Jurka i moim napięć właściwie nie było nigdy. Nie twierdzę, że nigdy się jakoś tak nie różniliśmy, ale nigdy się nie kłóciliśmy, chociaż znaliśmy się wiele, wiele lat. Także najwyraźniej widać, że ta dionizyjska i apolińska nie różnią się albo bardzo, albo w ten sposób, żeby z tego wynikały napięcia. Wiesz co, ja myślę, że gdzieś jakąś wspólną płaszczyzną była taka wartość, która dzisiaj chyba nie jest ceniona, mianowicie, że my potrafiliśmy uzgadniać nasze stanowiska w dyskusji i w rozmowie. To znaczy, to być może było jakoś bardzo sztuczne, bo te emocje gdzieś, które pewnie były poniżej tych racji. To znaczy, racjami potrafiliśmy się przekonać. Ja mam takie wrażenie, że to szło właśnie w taki sposób, że jak ktoś przedstawił swoje racje i je umiał obronić, to było akceptowane. To nie było jakoś tam spychane, czy ośmieszane, czy... Nie, bo byliśmy chyba siebie wzajemnie ciekawi, prawda? Ale też szanowaliśmy argumenty. To jest właśnie to, co jest rzadkie. Ale moje pytanie jest, dlaczego szanowaliśmy argumenty? Raz, że może tacy w ogóle jesteśmy, powiedzmy, że tacy aniołkowaci, wspaniali humaniści, którzy szanują argumenty, ale wydaje mi się, że w dużym... No, zostawmy akurat to słowo, bo tak z rozpędu go użyłem, ale wydaje mi się, że rzeczywiście ja pamiętam w każdym razie, że byłem bardzo ciekawy ciebie. No z Jurkiem już znaliśmy się tyle lat, zanim się poznaliśmy we troje, że to już było oczywiste. I Jurek też niewątpliwie był ciekawy. Myślę, że dlatego między innymi, poza kulturą osobistą, szanowaliśmy swoje argumenty, że byliśmy ich ciekawi. Czyli to wytwarza otwartość, prawda? Wiesz co, tak, chociaż mnie się wydaje, że ten aspekt takiego zaufania do racji u mnie w każdym razie jest, że ja nawet jak nie jestem ciekawa kogoś, to jak słyszę argument, który trafia do mnie, to nie mam takiej potrzeby, żeby go odrzucać, bo mówi ktoś, ty kogo cały czas nie lubię. Odrzucasz moje argumenty. Nie, usiłuję przekonać cię, że gdzieś to moje rozumienie też może mieć coś na rzecz. Twoje jest bardziej trafione czy adekwatne do twojej motywacji, a moje do mojej i chyba Jurka też, tak mi się wydaje, ale nie upieram się. Ja zapowiadałem moim przyjaciołom i naszym gościom, że nie będzie dzisiaj dyskusji, ale nie jestem pewien, czy to się da zrobić w tym gronie. Najwyższy czas, żeby Marku i ciebie włączyć do naszej rozmowy. No to jeśli chodzi o Jurka, to u mnie to było najpierw tak, że najpierw poznałem Halinkę i to był prawdopodobnie 83 albo 84 rok. I zaraz po Halince pojawiliście się wy. Przyjeżdżaliście tu często do Konstancina. Mieszkaliśmy z Halinką niedaleko siebie, więc często żeśmy się widywali. Chodziliśmy na spacery tu po okolicy. Chodziliśmy na spacery, tak, tak, tak. I wykazywaliśmy się niewątpliwie wtedy dużą tolerancją właśnie na te nasze poglądy różne i ta tolerancja, myślę, że była, to wracając na sekundkę do tego wątku, była czymś takim naturalnym, co w nas było. Bo teraz się dużo mówi o tolerancji, ale to zupełnie innych chyba już pozycji. Ale ja nie wątpię, że była tolerancja, ale jeśli to wybiłeś jako taki szczególnie ważny punkt,
to zachodzi, wydaje mi się, domniemanie, że była szczególnie ważna, bo były jakieś takie różnice, które sprawiały, że ta tolerancja umożliwiła nam dobre funkcjonowanie. Nie, nie, a ja nie. W ogóle nie pamiętam, żebyśmy się jakoś wyraźnie różnili. Nie, nie, ciebie nie. Oczywiście też byliśmy ciekawi bardzo, Marku. Nie różniliśmy. Teraz się chyba bardziej różnimy pod niektórymi względami niż wtedy. Być może, tak. Ale to nie o tym jest dzisiejsza rozmowa. Czy coś jeszcze na temat początków znajomości z Jurkiem? No, nie pamiętam też dokładnie tego pierwszego spotkania, ale tak jak przypuszczam, musiało to być wkrótce po poznaniu Halinki. Mhm. Bo wtedy myśmy się dosyć intensywnie tu spotykali i właśnie też na tej płaszczyźnie tam sztuki, bo tam no to było takie bardzo obecne wtedy w naszym życiu. Zresztą niektórych do dzisiaj pozostało. Sztuka. Kiedy indziej o sztuce, może właśnie z Markiem, może z kimś jeszcze. A teraz ja powiem, jak poznałem się z Jurkiem. Przy czym oczywiście też nie pamiętam pierwszego spotkania. Poza tym, że mogę wykoncypować w drodze takich działań arytmetycznych, że prawdopodobnie to było 1 września któregoś roku, prawdopodobnie 70 albo 71, czyli dawno temu. Bo po prostu wtedy tego 1 września, albo 2, bo ze mną nigdy nie wiadomo, w pierwszych dniach września zaczął się rok szkolny i ja przyszedłem do klasy Jurka. Po pierwszym swoim niezdaniu w liceum, bo do liceum chodziłem wiele lat, w takim bardzo szczególnym trybie. No i pamiętam, że w tej szkole z jakiegoś powodu, naprawdę nie pamiętam dlaczego, Jurek bardzo szybko zaprosił mnie do siebie do domu w Aleje Ujazdowskie. Ja z tego co pamiętam byłem nawet zaskoczony, bo może tak jak ty o tym mówiłaś przed chwilą, wydawało mi się, że się z Jurkiem bardzo różnimy. On był ewidentnie, tak to pamiętam i wydaje mi się, że tak do końca było. Był takim ewidentnym, no wtedy 16-letnim chłopcem, więc młodziutkim synkiem z dobrego domu. Pana dyrektora RSW Prasa do spraw finansowych. Nie pamiętam, czym się zajmowała mama Jurka, ale to był nie taki bardzo... Chyba. Nie, wtedy jeszcze żyła. Żyła na pewno. Był to taki bardzo porządny, mieszczański, kulturalny dom. I Jurek też był bardzo porządnym, kulturalnym, no trochę jednak mieszczańskim, chociaż nie do końca chłopcem. A ja pochodziłem, no już nie będę charakteryzował mojego domu, ale był on zupełnie inny. No ja byłem takim dziwacznym hipisem, bardzo długowłosym, ale ubranym zupełnie nie po hipisowsku, więc byłem, można powiedzieć, dzisiaj postmodernistyczny. Z pozoru do siebie nie pasowaliśmy, ale jak już przyszedłem do Jurka i zaczęliśmy mówić chyba o jego pasjach, o tym, co on wtedy robił, czyli o tym, że rysował swoje komiksy ukochane w tamtych czasach, prawie na każdej lekcji Jurek coś tam rysował i zaczynał już pisać. I może przechodząc w ten sposób do trochę mówienia o Jurku jako twórcy, powiem, że z różnych dzieł Jurka, różnego rodzaju, część Państwo widzą, jeżeli kamera obejmuje tutaj na stoliku, grubych, poważnych dzieł z późniejszych lat, to ja pamiętam, że na mnie chyba największe wrażenie zrobiło pierwsze opowiadanko, które Jurek napisał i opublikował właśnie już wtedy. Ukazało się w takim młodzieżowym piśmie pod nazwą Na Przełaj, którego ja nie czytałem, nie kupowałem, no ale wtedy dostałem chyba od Jurka w prezencie. I tam ukazało się pierwsze opowiadanko Jurka pod tytułem Stworzenie, czyli utrata doskonałości. I pamiętacie to? Nigdy tego nie czytałam. Nie czytałam, ale też nie słyszeliście? Nie. No to był, ja uważam, że to jak na 16-latka, a może nawet bez względu na wiek, było rewelacyjne. Znaczy sam pomysł przede wszystkim, bo jak ten pomysł był zrealizowany, to już słabo pamiętam i być może moja pamięć raczej coś wytwarza niż odtwarza, jak to z pamięcią bywa. Ale pomysł pamiętam, to był pomysł polegał na tym, że był sobie Bóg jakiś, stworzyciel. Jurek już wtedy był ateistą, żeby było jasne, a to opowiadanko było z gatunku science fiction. I ten Bóg stworzył człowieka. Zdaje się, że
czasy były przedfeministyczne, więc ten człowiek był mężczyzną. Pamiętam nawet rysunek tego mężczyzny, bo Jurek oczywiście dorysował głównego bohatera. I jakoś po stworzeniu tego mężczyzny człowieka Bóg sobie uświadomił, czy jakoś zdał sobie sprawę, nie pamiętam, czy przez proste uświadomienie, czy przez jakieś próby, że stracił swoją doskonałość i właściwie w ogóle przestał być Bogiem. Znaczy w tytule to jest jako utrata doskonałości, ale chodziło o to, że on właściwie stracił wszystkie atrybuty stworzyciela. Nie pamiętam wątku miłosierdzia, ani innych wątków. W każdym razie przestał być Bogiem, co uważam było bardzo fajnym pomysłem. Krótkie opowiadanko, bardzo fajne. Niestety w sieci go nigdzie nie ma. Specjalnie przed dzisiejszym spotkaniem szukałem, czy gdzieś się nie zaplątało w jakimś archiwum, ale się nie zaplątało. Ale ciekaw jestem, czy wam się ten pomysł podoba, żeby już przestać monologować. Ja bym jeszcze chciała wiedzieć, dlaczego utracił tę doskonałość. To znaczy, skąd ten pomysł? Czy to jest tak, że się oddaje człowiekowi swoje atrybuty, czy patrząc na człowieka traci się poczucie własnej doskonałości? Bardziej w tę stronę bym poszła. No ale jak na 16-latka rzeczywiście pomysł był niezwykły. Mi się wydaje, tam to oczywiście nie było powiedziane, bo to był kawałek literatury maleńki, ale jednak literatury, więc otwarte na interpretację. Nie pamiętam, jak to interpretowaliśmy wtedy, ale teraz przyszło mi do głowy, że Bóg się zorientował, jak marne było to dzieło. I, że tak powiem, sam siebie pozbawił mocy twórczych, czy tych stworzycielskich, no bo przekonał się, że po prostu słabo mu idzie. Słabe odpowiedziałem dzieło, dobrze tak. Na twoje... Tak, tak. Marku, a ty? Jak ci się to podoba? Podoba mi się, fajnie, tak. No, tak. A jakbyś Halinie odpowiedział? Jak wyjaśnić tę utratę doskonałości? No, myślę, że to jest dobre rozumowanie, które tu przeprowadziłeś. Jeśli Bóg popatrzył, że to dzieło nie jest zbyt doskonałe, to mógł zwątpić swoje możliwości boskie. No. To w ogóle, ja porozmawiam o tym z naszym telewizyjnym, najczęstszym dyskutantem o sprawach ocierających się o religię, z profesorem Obirkiem. Czy nie można by tego wątku jakoś włączyć do teologii, czy jakiejś teologicznej koncepcji Boga, bo to byłby Bóg zdający sobie sprawę z własnej słabości. Ale czyli... taki Bóg jest w Biblii zapisany. To, że dwukrotnie próbuje z człowiekiem, oznacza, że za pierwszym razem mu nie wyszło. No to ale on zamiast sam pozbawić się doskonałości, wykańcza tego człowieka. Tak, ale za drugim razem, kiedy też mu nie wyszło, nie wyszło mu, bo z Noem mu nie wyszło, mówi, że nie będzie już karał ludzkości więcej. Nie będzie karał. Bo, no ale to znaczy, nie będzie próbował raz jeszcze tworzyć egzemplarza czy gatunku doskonałego. No i tutaj idzie bardzo nieżyczliwy dla człowieka komentarz, bo serce człowieka od urodzenia jest złe. I to tak. Ciekawe, to byłby może temat na inną rozmowę. Bardzo chętnie. Bo to rzeczywiście, ja z Biblią miałem ostatnio do czynienia bardzo dawno temu. Oczywiście incydentalnie spotykam jakieś wątki, no tak jak teraz w naszej rozmowie, ale musiałbym się specjalnie przygotować do tego. Chociaż niewątpliwie w tym, co powiedziałaś, nie ma tego, co mi się najbardziej spodobało w mojej własnej myśli, czyli tej idei, że Bóg... no pokornieje, znaczy rezygnuje w twojej wersji, a w mojej spokorniał, ale to zostawmy już teologiczne rozważania w telewizji Racjonalista TV. Słuchajcie, myślę, że zanim powiemy o książkach Jurka, każdy co pamięta, to może jednak, ponieważ to chciałem i tak się umawialiśmy, żeby była osobista po prostu rozmowa i wspomnienie o Jurku, to może bym was poprosił, żebyście powiedzieli, co jakoś szczególnie pamiętacie w związku z Jurkiem, czy to są podróże wspólne, czy nasze tutaj spotkania, tutaj byliśmy u ciebie, nie w tym pokoju, ale obok, nie wiem, kilkaset razy na przestrzeni lat, prawda? Cokolwiek, no pamiętacie na pewno dużo, ale o ja wszystkim nie da się opowiedzieć. Ja pamiętam godzinne rozmowy z Jurkiem, to były jeszcze czasy, kiedy nie było telefonów komórkowych, ale też nie było przenośnych aparatów,
I pamiętam, że jak zadzwonił Jurek, to ja prosiłam, żeby chwilę poczekał. Ustawiałam sobie fotel przy aparacie telefonicznym i siadałam. I to trwało 3 godziny, 2 godziny. To właściwie nie było takiej normy, która miała być wygadana, ale to naprawdę była taka długa rozmowa, podczas której wszystkie możliwe problemy były rozwiązywane. A raczej osobiste problemy. Nie, to były głównie rozmowy o czymś, czy na jakiś temat, i te tematy wypływały jeden z drugiego, i trwało to właśnie tyle. To jest jedno moje wspomnienie właśnie z tego fotela, bo musiałam przenosić mebel. To pamiętam, że to wymagało jakiegoś wysiłku, żeby tak wygodnie usiąść. I pamiętam też, że Jurek wysłał mi, nie wiem, czy to było raz, czy więcej, ale wysyłał mi telegram informujący, że odwołuje lekcję łaciny. Ja kiedyś próbowałam się uczyć łaciny przy pomocy Jurka, to znaczy Jurek miał mnie nauczyć łaciny i kilka razy się spotkaliśmy i któregoś razu on nie mógł przyjechać, no w każdym razie dostałam... A czy on przyjeżdżał tutaj? Tak mi się wydaje, bo inaczej ten telegram nie miałby chyba sensu. No ale w każdym razie, gdziekolwiek by to było, to pamiętam, że przyszedł pan listonosz i ten telegram mi wręczył, a telegramy wówczas znaczyły jakieś bardzo na ogół nieprzyjemne wydarzenie. Ja otworzyłam ten telegram przy nim, przeczytałam, że nie ma lekcji. W ogóle nie zrobiło to na mnie takiego wrażenia, jakby pan listonosz chciał, żeby zrobiło, więc to było takie trochę śmieszne. Tak to odczułam wtedy, kiedy widziałam zawód na twarzy listonosza. Takie dwa epizody z naszej znajomości. A listonosz żyje? Wiesz co, nawet nie wiem, kto nim był. No te głupie żarty zostawmy, bo chciałem zapytać, czy o listonoszu też zrobimy rozmowę. Jeszcze do wątku podróży waszej przejdziemy za chwilę, bo teraz chciałem, żeby Marek o pierwszej takiej rzeczy, którą pamiętasz, Marku, żebyś powiedział. Więc tak jak nie pamiętam tego naszego pierwszego spotkania, to pamiętam, że my żeśmy się z Jurkiem dosyć intensywnie spotykali w tych latach 80., późnych już tych 80., bo ja i bywałem u niego w domu i pokazywał mi swoje rysunki i widziałem jego ojca i spotykaliśmy się, rozmawialiśmy o wielu różnych sprawach. Jurek bardzo intensywnie poszukiwał wielkiej miłości, więc o dziewczynach żeśmy rozmawiali. Ja chciałem cię zapytać, czy w naszej relacji też ten wątek był, ale nie przerywam. I opowiadał mi tam o różnych spotkaniach i się radził i dzwonił i też... Dzwonił. Jak to gdzie? Nie, no już coś było z tymi telefonami. W każdym razie, no, mieliśmy dużo, dużo dosyć intensywnych kontaktów również na ten temat. Czyli o kobietach. O kobietach, o miłości, bo Jurek szukał tej miłości. No, czasem znajdował. Czasem znajdował, tak, znajdował, ale tam no, nie były te miłości doskonałe, więc on szukał tej bardziej doskonałej. To pamiętam mocno. Nawet tak pamiętam, że kiedyś byliśmy wspólnie na jakiejś zabawie sylwestrowej. No i tutaj jeszcze ja oczywiście byłem zawsze trochę blisko sztuki, ale dzięki Jurkowi bardzo się właśnie zainteresowałem tą starożytnością i to było trafione, ta nasza znajomość. Pamiętam, że jak poznałem Jurka, to potem zacząłem bardzo dużo czytać o starożytności tam profesora Krawczuka i tych innych. Na starożytnym Rzymie, Grecji się wtedy nieźle znałem. I tak można powiedzieć, że doszliśmy do tej pierwszej mojej podróży, która była chyba jedną z najważniejszych podróży w moim życiu, bo to był rok 90 bądź 91, nie byłem w stanie tu dokładnie określić. Pojechaliśmy razem z Jurkiem do Włoch i na Sycylię. No i zawsze mówiłem, że to miałem po prostu w Jurku najlepszego przewodnika, jakiego można sobie wymarzyć, bo zwiedzając te różne miejsca pokazywał mi, o tu pod tą ścianą, w takiej dziurze w Rzymie, został zasztyletowany Cezar, tu dokładnie pod tą ścianą, a tamten kamień to coś innego oznaczał. I tak żeśmy przemierzyli
od Rzymu przez Neapol, Pompeję na południe, przez Messynę całą Sycylię i z powrotem. I ta podróż była niezwykła w moim życiu. Mam troszeczkę tutaj zdjęć na ten temat, może to będzie pokazane. Prawdopodobnie Państwo teraz oglądają te zdjęcia, niektóre z nich. One tu leżą wprawdzie, ale wiedzą Państwo, jak to się, że możemy wmontować potem w montażu, także mam nadzieję, że teraz właśnie to się dzieje. Mnie się przypomniało, chociaż gdybyś ty mnie zapytała o pierwsze jakieś, czy pierwsze, czy z pierwszych lat wspomnienia ważne, to bym pewnie o telefonie nie powiedział. Ale ponieważ ty już powiedziałaś, to mi się przypomniało, że w tym pierwszym okresie naszej znajomości telefon też odgrywał rolę ważną, bo Jurek po prostu lubił bardzo długo rozmawiać przez telefon, ale ja miałem telefon od niedawna, ponieważ byłem z takiej rodziny, nazwijmy ją elegancko robotniczej, to przez wiele, wiele lat nie mieliśmy telefonu i pewnie w ogóle dostaliśmy telefon mniej więcej wtedy, kiedy Jurka poznałem, albo nawet dużo później. W każdym razie, odkąd już miałem ten telefon, Jurek zaczął dzwonić, to dla mnie to był problem. Ja mu często mówiłem, stary, zostawmy to, ja przyjadę do ciebie, albo spotkajmy się na mieście, bo ja nie byłem przyzwyczajony do prowadzenia długich rozmów telefonicznych. No ale to tam po 2 czy 3 latach się jakoś dotarliśmy i w końcu jakoś się przyzwyczaiłem do rozmów telefonicznych też, tak. Może jest dobry moment, ponieważ Marek powiedział o jego podróży ważnej z Jurkiem, to byś powiedziała o twojej podróży. Ona chyba nie była dla mnie jakoś tak ważna, bośmy pojechali wspólnie do Francji odwiedzić naszą znajomą. Przyjaciółkę. No, czy to było trudne emocjonalnie, ale czy ważne w sensie takim poznawczym? Może dlatego, że no nie, przecież we Francji jest mnóstwo rzymskich śladów. I tak, oczywiście jeździliśmy też oglądać na południe te zabytki rzymskie. Ale to, co zapamiętałam, to z podróży do Paryża, bo pojechaliśmy razem z Jurkiem do Paryża, że pierwsze, co on chciał zobaczyć w Paryżu, i nie pamiętam, czy myśmy tam w końcu rzeczywiście doszli jako do pierwszego miejsca, to były jakieś rzymskie ruiny. To mi się wydawało wtedy naprawdę zabawne, ale nie protestowałam, bo to było no, na tyle absurdalne, że spodobało mi się, żeby w Paryżu, którego ani on, ani ja nie widzieliśmy wcześniej, zacząć od rzymskich pozostałości. Tu chyba trzeba dodać, że on miał taki plan, żeby obejrzeć wszystko, co zostało ze starożytnego Rzymu czy Grecji tu na terenie Europy i przyległym. I Afryki. I tak, i przyległym. Aż do Sudanu. Tak, 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 tak. I że starał się wszędzie dotrzeć. I ostatnim chyba punktem miał być ten wał Hadriana w Anglii. Nie wiem, czy on tam dotarł w końcu, nie, czy nie. Nie dotarł. A to tak, nawet to wyjątkowo planowaliśmy, że razem pojedziemy, bo nie wiadomo dlaczego ten Hadrian's Wall, tam to się nazywa mur, czy ściana, czy wał Hadriana, wał się nazywa. Wał Hadriana jakoś mnie wydał się ciekawym miejscem do podróżowania. Trochę zabawne może w kontekście tych opowieści o podróżach waszych z Jurkiem, Jurka samego, jest to, że ja nie chciałem z nim podróżować, ponieważ no, mnie zwiedzanie zabytków, zwłaszcza takich ruin, zupełnie nie interesowało. Oczywiście jak jestem gdzieś, choćby na Sycylii, czy w innym miejscu, no to odwiedzam też ruiny, ale to nie jest mój sposób na podróżowanie. A ponieważ wiedziałem, że Jurek no, zdecydowanie jest zorientowany, i to nie tylko tak osobiście, ale też zawodowo, bo on potem korzystał z tych, robił zdjęcia, wykorzystywał to w książkach, które Państwo nadal widzą. Notatki sobie ciekawe robił. No tak, także Jurek miał różne anegdoty, powody, w tym dobre powody, żeby głównie zwiedzać te miejsca. Ja podróżuję głównie po to, żeby chłonąć jakoś miejsca, kulturę, ale taką żywą, obyczajowość, sposób, w jaki ludzie się komunikują, czy spotykają, albo nie ze sobą. Także byliśmy raz w podróży, ale zupełnie innego rodzaju. W 77 roku, słowo podróż, może wtedy było na miejscu, dzisiaj jest nie na miejscu, byliśmy na wycieczce, na Saksach właściwie, w Szwecji południowej, którą troszeczkę zwiedziliśmy, zwłaszcza miasto Lund, niedaleko Malmy, ale głównie tam pracowaliśmy, żeby zarobić trochę
szwedzkich koron wtedy. Także i ku mojemu nawet zaskoczeniu pamiętam ten Jurek taki wychuchany z dobrego domu, szczuplutki, delikatny chłopiec, lepiej zrywał jabłka niż ja. Nigdy nie byłem dobrym zrywaczem jabłek, tak. Także byliśmy raz w podróży, ale potem już nie. A ja przypominałem sobie nie podróż, ale wycieczkę naszą wspólną do Puław. W Puławach jest park, jest świątynia w stylu greckim. Jurek chciał zrobić zdjęcia i jakiegoś kościoła, który też był wzorowany na antycznym. I potem z tych Puław wracaliśmy do Warszawy, ale chcieliśmy odwiedzić Czarnolas. I mieliśmy wypadek samochodowy. I ten wypadek był spowodowany tym, że Jurek zadał sam sobie pytanie, na które starał się odpowiedzieć. I odpowiadając na to pytanie, nie pilnował tego, co się dzieje na drodze. A pytanie brzmiało: ciekaw jestem, czy świadomość tego, że żył tutaj Kochanowski, w jakikolwiek wpływa sposób na mieszkających w okolicy ludzi. No, była to kwestia bardzo teoretyczna, tak. Ale Jurkowi wydała się no, niezwykle interesująca i starał się ten problem omówić. No i nie zauważył, że z przeciwka nadjeżdża samochód i musieliśmy zjechać do rowu akurat. I, no i tak to się dalej potoczyło. Byłaś, tak, ja miałam rozbitą głowę. Samochód wymagał naprawy, no ale to... Ten samochód wiecznie wymagał naprawy, nawet jak nie było wypadku. To pamiętam akurat bardzo dobrze, bo Jurek rzeczywiście uwielbiał jeżdżenie swoim... maluchem. Nie jednym maluchem. Tylko a potem kilkoma. Był drugi jakiś maluch, tak? Był no taki moment, tak, że były dwa maluchy w tych alejach ujazdowskich pod jego domem. Mm. Było coś takiego, pamiętam. I nawet pamiętam, że nawet na najkrótszych odcinkach Jurek wsiadał do samochodu i chciał jechać, a nie iść. I tutaj czasem dochodziło do różnicy zdań między nami. Pamiętam, to już w latach 90. było, jak z jakichś tam powodów chyba związanych z działalnością Towarzystwa Komunistycznego, bo inaczej nie wiem, dlaczego mielibyśmy razem chodzić do Sejmu. A Towarzystwo Humanistyczne i inne tego typu organizacje w latach 90. miały, że tak powiem, mocniejszą pozycję polityczną niż dzisiaj. No, na przykład uczestniczyłem w pracach Komisji Konstytucyjnej z Jurkiem, też mieliśmy jakieś spotkania w Sejmie. Sejm był i jest jakieś 250 metrów od mieszkania Jurka, ale Jurek tam zawsze dojeżdżał samochodem i wracał też. Pamiętam, że któregoś razu, jak wyszliśmy z Sejmu, no Jurek się pakował do samochodu, mieliśmy iść do niego na herbatę i rozmowy. Ja odmówiłem wsiadania do malucha, bo dla mnie to zawsze było niewygodne. Nawet gdy byłem młody, to za małe było pomieszczenie, ja nie byłem wygimnastykowany. Powiedziałem, że ja pójdę pieszo, że będziemy mniej więcej w tym samym czasie. No i Jurek dojechał do ulicą chyba Matejki, do Alei Ujazdowskich, jakieś 100 metrów. Tam owszem skręcił i utknął w korku. Więc ja go wyminąłem idąc pieszo. Pomachałem, bo on stał w tym korku, w ogóle nie drgał. I zaczął do mnie machać rozpaczliwie, żebym jednak wsiadł, no bo to jeszcze było do przejechania drugie 100 metrów. Nie wiadomo, jak długo by to trwało. Także przypomniała mi się taka śmiesznostka sympatyczna. No, oczywiście w samochodzie mieliśmy ciekawe rozmowy. Inna sprawa, że o ile dobrze pamiętam, to potem ta jazda trwała dużo, dużo dłużej, nie tylko z powodu korka. Nie wiem, czy pamiętacie, że Jurek przez wiele, wiele lat nie skręcał w lewo. Jak prawie każdy kierowca początkujący. Także gdy jechaliśmy do placu Trzech Krzyży, to zamiast wykonać jakiś manewr, okrążyć ten plac chyba, to pojechaliśmy w prawo, no bo Jurek zawsze skręcał w prawo i jakoś tak dookoła wróciliśmy, a tam potem znowu był korek, także trwało to, taka śmiesznostka. Coś jeszcze z tej dziedziny? Samochodowej. Osobistych wspomnień? Podróż do Góry Kalwarii. Kiedyś Jurek zapytał mnie, jaki prezent chciałabym dostać na urodziny, a ja chciałam na urodziny pojechać do Góry Kalwarii, żeby znaleźć cmentarz żydowski. Już wtedy miałam taką chęć. No i jechaliśmy do tej Góry Kalwarii. Gdzieś na wysokości Zalesia Górnego wjechał przed nas traktor.
I myśmy jechali za tym traktorem prawie do końca, czyli do góry, bo Jurek bał się go wyprzedzić, ponieważ był kierowcą świeżym i nie bardzo... No to było po wypadku czy przed wypadkiem? To było przed wypadkiem. Nie, to nie, myślę, że nie odważyłby się jechać aż do Puław tak bezpośrednio po odebraniu prawa jazdy, więc to było bardzo zabawne, żeśmy jechali w takim tempie traktora, a może to był wóz z koniem, no w każdym razie bardzo wolno. A może grupa pieszy. Co też mi nie przeszkadzało, bo cały czas z Jurkiem można było rozmawiać. Nie, te rozmowy były wartością, to gdzie one są przeprowadzone, czy w samochodzie. Ja w ogóle bardzo lubię powolną jazdę. Jeszcze może tak zamykając już ten wątek podróży, to tylko dodam o tej naszej wspólnej podróży to, że był doskonałym przewodnikiem, był niesłychanie przygotowany do tej podróży. Krok po kroku wiedział, gdzie idziemy i co mamy obejrzeć. I o każdym z tych miejsc mógł powiedzieć, więc to, wiesz, to było niezwykle ciekawe. No, to było super. No i potem on namawiał, on zawsze szukał kogoś do towarzysza jakiegoś podróży. Nie chciał jeździć sam. Namawiał mnie wielokrotnie jeszcze, żeby z nim jechać, a ponieważ to się zawsze wiązało jednak z dosyć dużymi kosztami, już mi się nie udało z nim więcej pojechać, czego żałuję, bo tamtą podróż pamiętam do tej pory. Nie, no bo w sumie oczywiście było tak, jak mówię, że Jurek szukał chętnych. No parę podróży odbył, choćby ze Sławką. Zresztą potem wiele lat później rozmawiałem z nimi obojgiem o tej podróży do Grecji, o ile pamiętam. I Jurek mówi, ach, jaka cudowna podróż. A Sławka, oczywiście, koszmar, to był koszmar. No ale też odbył parę podróży samodzielnie, zwłaszcza już blisko, znaczy w późnych latach 90., czyli może nie tuż przed śmiercią, ale jakieś dwa lata przed śmiercią do Sudanu. To była bardzo taka ważna podróż, chociaż to nie było tak całkiem, że tak powiem, na dziko, bo nie znajduję lepszego określenia, bo Jurek pojechał do takiej placówki archeologicznej polskiej, więc to jakoś było zorganizowane, ale mimo wszystko sam się wybrał. Nie wiem, co on tam robił, bo nie wiem, co w Sudanie w takim miejscu można robić, no ale Jurek wiedział, oczywiście. Jak dotknąłem i użyłem słowa wiedział i powiedziałem o tej takiej poważnej, badawczej podróży, takiej researchowej dzisiaj byśmy powiedzieli, to pomyślałem, że może czas jest, tym bardziej, że nie wiadomo ile czasu bateria jeszcze będzie działać w kamerze, żebyśmy powiedzieli o Jurku jako no, głównie pisarzu chyba, bo pewnie się zgodzimy, że to była jednak z rzeczy, które Jurek robił, najważniejsza część jego zajęć. Nie tylko zarob, chociaż Jurek nie pisał do szuflady i chyba wszystko, albo prawie wszystko, co napisał, ukazało się. Tutaj Państwo widzą, to znaczy Jurek pracował przez większość swojego dorosłego życia tytułem wstępu, tylko powiem, jako redaktor głównie w Życiu Warszawy, chociaż nie tylko, bo pracował też przez jakiś czas jako redaktor w Wiedzy i Życiu. No i oczywiście był redaktorem naczelnym wydawnictwa Arkady przez 2 albo 3 lata, już potem jak rozstał się z Życiem Warszawy. Nie pamiętam, jakie były przyczyny tego rozstania, ale wydaje mi się, że Jurek po prostu trochę nie pasował do coraz to bardziej podobnej do tabloidów prasy, więc nic dziwnego, że się rozstał. Chociaż przez wiele lat robił Jurek w Życiu Warszawy. Była w Warszawie taka poważna gazeta w latach 90., równie ważna moim zdaniem jak Gazeta Wyborcza, tylko że częściowo poważniejsza i to właśnie dodatki Jurka weekendowe. Najpierw to się nazywało Niedziela, potem chyba Sobota, albo odwrotna była kolejność. Były poważne dodatki, gdzie się ukazywało sporo takich, powiedzmy, kulturowych tekstów, ale też czasem moje felietony. Nie wiem, czy wam się zdarzyło coś tam napisać. Stopa pielgrzyma, twój. Stopa pielgrzyma, owszem. To tylko dzięki Jurkowi mogły się ukazywać takie dość nieprawomyślne teksty. No to był taki żartobliwy felieton o pielgrzymach, pielgrzymce i o stopie jako przedmiocie zainteresowania w sztuce czy w tradycji między innymi żydowskiej, tam o obyczajach żydowskich związanych ze stopą między pisałem, a na zakończenie jakoś żartobliwie, czy wręcz może ironicznie albo szyderczo
o roli stóp w życiu pielgrzyma, bo to był tekst. Jurek zadzwonił do mnie wieczorem, kiedy są te najsłynniejsze pielgrzymki? W sierpniu, na początku czy na końcu? Nie, no w połowie. Czy w połowie, znaczy, że 15. Na 15 docierają do... To Jurek do mnie zadzwonił późnym wieczorem, w przeddzień tej pielgrzymki, że na rano musi mieć tekst o pielgrzymce. Ja oczywiście nigdy nie byłem na żadnej pielgrzymce, ani nic nie wiedziałem. I napisałem ten tekst o stopie i roli stóp w życiu pielgrzyma na końcu. I potem były telefony, Jurek mi mówił, z Episkopatu Protestacyjnego. Takie to były czasy, no ale nikomu krzywda się nie stała. No więc powiedzieliśmy o Jurku ogólnie, że był dziennikarzem, redaktorem w wydawnictwie i redaktorem nienaczelnym w innym piśmie, Wiedzy i Życie. No ale tak jak on sam mówił, pewnie wszystkim nam, najważniejsze dla niego były książki. Tu napisał Jurek tych książek, napisał albo przetłumaczył, nie wiem ile, 7, 8, w tym to były tłumaczenia albo książki zupełnie autorskie. To nie będzie tak, że ja teraz będę kolejne omawiał. W tym na przykład, to się nazywa Rzymska poezja miłosna, tłumaczenia miłosnych oczywiście wierszyków rzymskich w tym wypadku. Jurek popełnił też taki tomik tłumaczeń wierszyków o Bogu Priapie. Nie wiem, czy Priapa, pamiętam. No niestety miałem to na pewno w domu i to z dedykacją jakąś. Być może nawet taką, o której nie wypadałoby przed 23 mówić, ponieważ może ktoś z was chce powiedzieć o tym Bogu Priapie i dlaczego właściwie Jurek wydało ten mnie tom. Mnie nie bardzo znaczy. Wypada, więc zostawiam wam. Marku. Nie, to już ty mówię. To powiem jednym zdaniem tylko, że Priap to był taki bóg czczony w starożytnej Grecji, w Rzymie chyba też, który odznaczał się gigantycznym członkiem i mało tego, że gigantycznym, to w ciągłej erekcji. Stąd seksuolodzy i lekarze znają termin priapizm. Jest taka choroba, która polega na tym, że mężczyzna, bo kobiety chyba nie miewają rzadko, ma nieustanną erekcję, co może prowadzić do impotencji i tak dalej, ale to poboczny wątek. W każdym razie Jurek przetłumaczył ileś tych priapeów. To były wierszyki no, bardzo takie śmiałe seksualnie, ale one pełniły różne funkcje takie społeczno-wychowawczo, prawie prawne w niektórych kontekstach, że tak powiem, kulturowych, greckich, starożytnych. Na przykład ustawiano chyba tabliczki z krótkimi wierszykami, czy takimi rymowankami o tym Priapie przy wejściu, albo nawet nie przy wejściu, tylko w pobliżu ogrodu. I ustawiano je, właściciel tego ogrodu, czy ktoś, kto się opiekował, ustawiał, żeby przestrzec potencjalnych złodziei przed wkradaniem się do tego ogrodu i kradzieżą jabłek. I w tych rymowankach była mowa o tym, że Bóg Priap, który był między innymi takim strażnikiem ogrodów, czy Bogiem opiekującym się ogrodami, bożkiem może, nie Bogiem, miał zwyczaj gwałcenia tych, którzy wkradali się do nie swoich sadów czy ogrodów po to, żeby coś skraść stamtąd. No to rzeczywiście było bardzo poważne, poważna groźba, więc złodzieje nie wchodzili. No w każdym razie te wierszyki, chodzi mi o to, że one miały taką funkcję, pewną użyteczność w tradycji, o czym Jurek rzecz jasna napisał we wstępie do tych priapeów. No ale to nie była najważniejsza, chociaż dla Jurka ważna książeczka, bo tak jak Marku mówiłeś... On poszukiwał miłości. Poszukiwał miłości w różnych sensach tego słowa. Także wiele lat rozmawialiśmy o miłości tak w kategoriach filozoficznych, ale w kategoriach priapicznych, czy bliskich też. Pierwszą książką, którą, poza tym opowiadankiem, od którego na początku mówiłem, książką prawdziwą, czy książeczką, którą Jurek napisał, było chyba 7 budowli starożytnego Rzymu, wydaje mi się. Może nawet jeszcze w latach 80. ta książeczka ukazała się w takim wydawnictwie, które się nazywało chyba KAW. Nie wiem, czy pamiętacie. KAW pamiętam. To tam była mała taka książeczka. To była moim zdaniem książeczka taka, no jakby ją napisał przewodnik, bardzo kompetentny, bardzo poprawna i wybrane było 7
wydaje mi się, że 7 najważniejszych budowli. Niestety też nie znalazłem tej książeczki, ale ona była o tyle ważna, że ona dała początek już tej bardzo poważnej książce Rzym, ludzie i budowle. Bo pamiętam nasze rozmowy wtedy, Jurek tak był trochę nieusatysfakcjonowany tą pierwszą książeczką, która była za mała. Wydaje mi się, że to wydawnictwo nie życzyło sobie, żeby ona była bardziej rozbudowana. No i potem właśnie uznaliśmy, że warto napisać dużą i poważną książkę, w której owszem wystąpią te budowle, ale do tego dojdą ludzie, czyli że to będzie historia starożytnego Rzymu, może nie od początku do końca, ale jakieś ważne fragmenty, wokół tych budowli i ludzi, którzy jakoś z tymi budowlami, a ponieważ to były główne budowle, jak Koloseum czy inne, świątynia Jowisza i inne, no to rzecz jasna, to były ośrodki życia starożytnego Rzymu, więc z tego się zrobiło już bardzo ważne dzieło. I tutaj już się cieszę na myśl, że przejmie po mnie pałeczkę Marek, bo Marek ma szczególne wspomnienie związane z tą książką, Jurkiem i swoją własną pracą. Marku... Tak, chętnie, chętnie, ale zanim o tym wspomnieniu, to chcę powiedzieć, że to jest cesarz Hadrian, jego ulubiony cesarz, na którego nawet się nieco wzorował, zapuszczając swoją brodę, Jurek. A że się wzorował, to tak, nie wiedział. Tak, 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 tak. To, ja to pamiętam i to nie wymyśliłem, czyli musiał mi o tym mówić pewnie. A książka jest rzeczywiście świetna, tak jak pozostałe książki Jurka. Jurek bardzo skrupulatnie, tam wszystko jest sprawdzone w tych książkach. Pamiętam, jak on pisał, jak sobie robił notatki i karteczki, które były porozcinane i potem układał fiszki, takie fiszki, układał w różnych kolejnościach, to spajał i łączył. Przeczytałem tę książkę z wielkim zainteresowaniem dawno temu i jest tutaj spory fragment poświęcony Neronowi. A ja w swoim czasie troszeczkę pracowałem w filmach różnych i między jako drugi kostiumograf, między innymi w filmie Kawalerowicza Jezus Maria, Kowadis. Kowadis. Bardzo przepraszamy za takie niewybredne, wyrwało się naszemu przyjacielu. Więc pracowałem i opiekowałem się panem Michałem Bajorem, który odtwarzał rolę Nerona. Powiedziałem mu o tej książce i o Jurku Ciechanowiczu. On odnalazł tą książkę, znalazł, przeczytał i rozmawialiśmy o tej postaci i niewątpliwie to, co przeczytał z Jurka książki, wpłynęło na jego postrzeganie tej postaci, bo Jurek bardzo lubił Nerona, to była postać niejednoznaczna, złożona, to był artysta nieszczęśliwy, tak jak pamiętam, jak on o tym Neronie pisał i to przejął właśnie pan Michał Bajor, pamiętam to w naszych rozmowach na planie filmowym. No świetnie, także... No to tyle mógłbym tu dodać. Potem Jurek popełnił kilka kolejnych książek. Nie wiem, czy macie jakieś wspomnienia albo anegdoty, czy też nie anegdoty związane z kolejnymi książkami, które leżą przede mną. Medley Czereśnie czytał mój syn, który był w liceum w klasie, co prawda przyrodniczej, ale w klasie, która miała łacinę jako przedmiot dodatkowy. I Witek bardzo się tą łaciną zachwycił, do tego stopnia, że przygotowywał się do olimpiady i wtedy poleciłam mu książki Jurka i wiem, że on je z dużą przyjemnością czytał. Wiele lat po tym, jak Jurek zmarł, bo to nie było tak dawno temu. No tak, najważniejszą pewnie książką, chociaż wcale nie ostatnią, jaką Jurek popełnił, jest Cień Minotaura w słynnym dużym seramie. W latach 70., 80. to chyba była najbardziej taka respectable, szanowana seria wydawnicza w Polsce, więc na pewno jest się czym pochwalić, że choć byliśmy przyjaciółmi autora tak ważnego dzieła w tej serii. No, jak Państwo widzą, książka jest ogromna. Opowiada głównie, znaczy wyłącznie o starożytnej Grecji i w takim. No jest to taka eseistyka historyczna, więc są to i wspomnienia Jurka, i mnóstwo wiedzy o starożytnościach greckich. No nie jesteśmy w stanie w żaden sposób tego ani streścić, ani charakteryzować. Pomyślałem sobie po drodze do ciebie dzisiaj, Halina, że może jak będzie 25. rocznica śmierci Jurka i być może dożyjemy tej rocznicy,
to może zrobimy jakieś całodzienne seminarium i wtedy... Wiesz co, zaprosimy Włodka Gałązkę, który jest historykiem i który w odróżnieniu chyba od nas ma świetną pamięć. To znaczy Włodek pamięta daty i potrafi bardzo dużo takich szczegółów odtworzyć. A Włodek znał Jurka i lubili się też, więc myślę, że miałby dużo do opowiadania. Też o tym... historycznym aspekcie Jurka funkcjonowania, czy Jurka jako historyka. Także już zapraszamy na kolejne nagranie za 5 lat na temat Jurka, pogłębione od strony merytorycznej, historycznej. Żadne z nas nie jest historykiem. Dodam tylko co do książek, że po tej książce Jurek napisał jeszcze i opublikował na pewno Wędrówki śródziemnomorskie. To już jako redaktor w wydawnictwie Pruszyński, gdzie uruchomił taką serię Biblioteka Antyczna, o ile pamiętam, to się nazywało. I ukazały się, no Priapea chyba tam, już tam się też ukazały, Wędrówki śródziemnomorskie. To sam tytuł mówi o tym, czym była, czy jest ta książka. I wydaje mi się, że coś jeszcze Jurek opublikował, a w tej chwili nie pamiętam. Pamiętacie? To w takim razie powiem coś, co może szczególnie zainteresować widzów Racjonalisty TV. Przez ostatnie lata Jurek pracował jakby poza tą swoją główną działalnością nad książką o swoim osobistym ateizmie pod tytułem Roboczy to był tytuł, Dlaczego nie wierzę w Boga. Warto dodać, że Jurek był ateistą tak niezłomnym, że nawet ja na jego tle chwilami nie byłem ateistą. Raz się zdarzyło, że Jurek przyjechał do mnie do mojego pokoiku maleńkiego, już chyba w latach 90. I chyba byłem świeżo po lekturze takiego numeru Literatury na świecie, gdzie było kilka artykułów poświęconych tak zwanej neognozie z Princeton. I to były takie trochę new age'owe teksty o takiej modzie pareligijnej, która zapanowała wśród fizyków, współczesnych fizyków, zwłaszcza tych z dziedzin najbardziej ezoterycznych w fizyce, czyli fizyki kwantowej i wszystkich tych jakby szczegółowych tematów w fizyce, które nawet Einstein traktował, znaczy który nie przyjmował, odrzucał je, znaczy mówiąc, że Bóg nie gra w kości, czyli że niemożliwe jest, żeby fizyką rządziły prawa probabilistyczne, że ta probabilistyka, czyli nie pełen determinizm wynikał z zdania Einsteina. Nie wiem, czy ten wątek jest tutaj potrzebny, ale już dokończę zdanie. Tylko stąd, że brakuje, nie mamy pełnej wiedzy o wszystkim, co działa na te cząstki, których badaniem zajmowali się fizycy. W każdym razie z tych powodów prawdopodobnie w Ameryce wśród fizyków był okres taki, nastała moda na takie parareligijne rozwiązania. Zresztą fizycy do dzisiaj popadają w taką szczególny typ religijności. Einstein też miał takie swoje wypowiedzi. I ja chyba troszkę pod tym wrażeniem pamiętam, że mówiłem coś w rodzaju, że słuchaj, oczywiście, że Boga nie ma, to nie ma o czym gadać. My o tym nigdy nie rozmawialiśmy, to było zbyt oczywiste. Ale tak się na głos zacząłem zastanawiać, no bo z Jurkiem można było rozmawiać swobodnie, trzeba było. Czy jednak... Dzisiaj zresztą o tym się mówi, czy jednak świadomość nie ma jakiejś natury kwantowej i czy jako ta świadomość o naturze kwantowej nie może istnieć, czy przetrwać po śmierci człowieka. I to pamiętam, że Jurkowi tak zapachniało wiarą w Boga, że się na mnie oburzył. No oczywiście nie wydał ani nie skrzyczał mnie, ale był wyraźnie niezadowolony tym, że ja w ogóle sobie pozwalam na takie chwilowe rozważania. Jurek rzeczywiście był ateistą takim niekwestionowalnym. Gdybyśmy dzisiaj nagrywali z jego udziałem programy, to nikt by nie oskarżał go, że jest agentem Watykanu, tak jak mnie się to zdarza słyszeć albo czytać. I właśnie przez ostatnich kilka lat pisał tę książkę Dlaczego nie wierzę w Boga. I powiem wam, że to jest jakoś dramatyczna historia, bo Jurek długo
i długo nad tym pracował, traktował to bardzo poważnie, ale w odróżnieniu od wszystkich innych książek nic mi nie pokazywał. Mówił, że to jeszcze jest w zbyt wczesnym stadium rozwoju i to było zdumiewające, bo jeżeli chodzi o wcześniejsze książki, nie wiem czy wszystkie, ale większość, to my bardzo dużo czasu poświęcaliśmy rozmowom na temat poszczególnych rozdziałów. No, zastanawialiśmy się, czegoś jakoś inaczej nie powiedzieć, no, rozmawialiśmy w trakcie pisania. A o tej książce nie, tylko wiem, że powstała i pamiętam, że przed śmiercią, nie wiem, czy kilka tygodni, czy kilka miesięcy, ponieważ Jurek wiedział, że jest chory i że ta choroba może spowodować nagły wylew, Jurek poprosił mnie po prostu, żebym się zajął tym rękopisem, tak się wyraził, gdyby mu się nagle coś stało. No i się stało, jak wiecie. Ja chciałem się zająć tym rękopisem, ale ojciec mi nie pozwolił. Powiedział, że to jakaś bzdura, że nic takiego nie ma. I ja chciałem po prostu doprowadzić do wydania tej książki, no choćby w jakiejś niewielkiej liczbie egzemplarzy. Niestety się nie udało. No i jak wiecie, ja pamiętam, że wtedy dzwoniłem na przykład do brata ciotecznego Jurka, z którym on kiedyś był blisko, tak rodzinnie. I też prosiłem go, żeby umożliwił mi, że Jurek, powiedziałem, że Jurek prosił, żebym się tym zajął i tak dalej. On powiedział, że to kompletna bzdura, że w ogóle powiedział mi nawet przez telefon, że Jurek rzekomo tuż przed śmiercią uwierzył w Boga i że stąd też pomysł, żeby go pochować w pełnym obrządku katolickim, bo tutaj to też jest ciekawy przyczynek do teorii obyczajowości w tym kraju, prawda, że ateista z dorobkiem ateistycznym. I nie chodzi mi tylko o tę książkę. Jak wiecie, Jurek też rysował do Bezdogmatu, pod pseudonimem wprawdzie, ale rysował. Prawdopodobnie Państwo teraz widzą któryś z tych rysunków wklejony. No właśnie, i ta moja opowieść jak na razie przynajmniej kończy się tym no, dramatem, bo dla Jurka to chyba ateizm był ważniejszy nawet niż dla mnie. Znaczy, ja go nadal promuję w jakiejś tam postaci, chociaż kwestionuje jego ważność, czy problematyzuje jego ważność, no ale dla mnie to jest oczywiste, że to jest słuszny światopogląd, ale dla Jurka to chyba było ważniejsze. Na przykład mnie się nigdy nie chciało pisać książki o moim ateizmie, bo to wszystko jest no, po prostu zupełnie oczywiste dla mnie. Mnie się wydawało, że on jest na mojej pozycji, a nie na twojej. To znaczy, że jest raczej agnostykiem niż ateistą, ale... Rzeczywiście to ta historia, którą opowiedziałem, była nawet dla mnie wtedy szokująca. Nie był temat naszych rozmów. Znaczy coś się przyjmowało jako na tyle oczywiste, że się nie starało wzajemnie przekonywać do rzeczy, których nie trzeba było przekonywać, więc nie mam z tym żadnego... Czy my w ogóle rozmawialiśmy o religii, jak tutaj do ciebie przyjeżdżaliśmy, jak mówiłem wcześniej setki razy? Pamiętam ten koncept, żeby przyjmować do towarzystwa humanistycznego nawet osoby wierzące, pod warunkiem, że nie wierzą w piekło. To tak. Gdzieś tam musiała być ta religijność poruszana. No ale to jest w gruncie rzeczy bliżej tego, co Marek mówił o Jurku. Tolerancji czy nie? Dziewczyn. No tak. Bo... To było tak, że do towarzystwa humanistycznego, które w tamtych czasach było normalną organizacją członkowską, chciały się zapisać dwie sympatyczne dziewczyny, które się Jurkowi obie, bo Jurkowi się wiele dziewczyn podobało, czy kobiet. Obie jakoś tam wierzące. No ja wiem, kogo mam na myśli, ale teraz jedna z nich już jest ateistką, ale wtedy była jeszcze wierzącą osobą. No i Jurkowi zależało na tym, żeby je przyjąć. Oczywiście my nigdy ani w statucie, ani w deklaracji wartości nie mieliśmy zapisu, że tylko wierzący mogą, niewierzący być przyjmowani, no ale tak to się wydawało oczywiste jakoś. Ja wtedy wymyśliłem właśnie tę formułę taką humanistyczno-elastyczną, że można wierzyć, bo to jest tylko błąd, jeden z wielu błędów, które wszyscy popełniamy. No ale nie można wierzyć w piekło, bo to jest pewna opcja etyczna, wieczne potępienie, idea wiecznego potępienia jest z humanizmem nie do pogodzenia. Wydawała nam się tak okrutna, nieludzka, że nie do pogodzenia z tym, jak my wtedy rozumieliśmy humanizm. Więc to była teoria na serio dorobiona, ale przyczyna, dla której wymyśliliśmy to rozwiązanie, takie niby formalne,
była no, bardzo taka praktyczna i bardzo jurkowa, w duchu tego, co Marek mówił o Jurku, czyli o jego zaprzątnięciu dziewczynami. Poszukiwaniu miłości. Poszukiwaniu miłości. I właśnie chodziło o dwie dziewczyny, które chciały się zapisać do Towarzystwa Humanistycznego, a były wierzące. I szukaliśmy z Jurkiem razem takiej formuły, która by to umożliwiła. No i właśnie wymyśliliśmy coś takiego, co potem było przyjmowane bardzo dobrze na różnych konferencjach w Brukseli, konferencjach organizowanych przez Komisję Europejską. W tamtych czasach, to przed jeszcze wejściem Polski do Unii, dość często byliśmy zapraszani na konferencje tam. I tak pytany byłem często właśnie, czy przyjmujemy wierzących, i to pytali często ludzie z różnych kościołów. No i jak słyszeli to, co teraz powiedziałem, to byli, podobało się to ogólnie, no bo było takie nie ortodoksyjno-fundamentalistyczne, prawda? Ateiści też bywają nieznośni, jak o niczym innym nie mówią, tylko o tym, o takim twardym ateizmie. Marek, a ty jakieś takie wątki ateistyczno-wolnomyślicielsko-podobne pamiętasz? Z kontaktu z Jurkiem? Nie, nie, my żeśmy w ogóle o tym nie rozmawiali. Rozmawialiśmy albo o sztuce, albo o historii, albo o dziewczynach właśnie. I to się nie pojawiało jakoś tam w naszych rozmowach. Owszem, jakoś tam funkcjonowaliśmy jakaś tam satelita przy tym Towarzystwie Humanistycznym. Byłem gdzieś tam w okolicy. Wszyscy byli satelitami. Tak, ale nie pojawiały się te tematy w jakichś tam poważnych dyskusjach. Ja trochę ubolewam, że nie możemy ze względów technicznych i organizacyjnych poświęcić miejsca rozmowie, ale to może w czysto męskim gronie już powinniśmy się spotkać właśnie o tych różnych kobietach, dziewczynach. Ale ja też rozmawiałam z Jurkiem o jego kobietach, to nie bądźcie. Halina, szukałem pretekstu, żeby dobrze uzasadnić konieczność skończenia dzisiejszego nagrania. No tak czy inaczej nie możemy. Jurku, bardzo cię za to przepraszam, bo zwłaszcza pod koniec życia, w ostatnich latach zauważyłem, że Jurek coraz bardziej chciał rozmawiać o kobietach, dziewczynach, konkretnych, niekonkretnych i tak dalej. Także rzeczywiście to był problem. Ja zresztą chciałem zaprosić do naszej dzisiejszej rozmowy jego ostatnią, o ile mi wiadomo, dziewczynę, ale nie odpisała na Facebooku. Nie lubiliśmy się z nią. Może dlatego. Szkoda, bo rzeczywiście to było ważne. No ale być może dla racjonalistów TV ważniejsze są te wplecione przez nas odrobinkę wątki takie związane z niereligią. Mam nadzieję, że nagrała się ta opowieść o takim twardym ateizmie jurkowym. Twardym, ale widać no nie aż tak twardym, żeby na przykład rzutował jakkolwiek na relację z tobą, Marku, prawda? Tak. Ja na przykład też to powiem, chociaż być może już się nagrało, byłem przekonany, że ty jesteś jednym w tym sensie z nas. Byłeś oczywiście jednym z nas w każdym innym sensie, ale myślałem, że wszyscy jesteśmy ateistami, albo no, z wyjątkiem najbardziej religijnej Haliny, która się deklarowała jako agnostyczka, a ja jeszcze wtedy nie napisałem tekstu, w którym wykazałem, że agnostycy są ateistami. To zrobiłem później, gdy Towarzystwo Humanistyczne już zmieniło formułę. To od czasu, kiedy z Amerykanami się związałem i oni sobie zażyczyli, żeby to nie była formuła członkowska, ale to opowieść na zupełnie inne spotkanie, ewentualnie. Także jeżeli nie chcecie jeszcze koniecznie czegoś powiedzieć, to ogłoszę koniec. Ogłaszaj. Bardzo żałuję, ale musimy na tym skończyć. Bardzo Państwu dziękuję. Proszę, szukajcie śladów Jurka Ciechanowicza i w internecie, i w księgarniach, głównie w księgarniach, które sprzedają stare, dawno wyczerpane książki. Właśnie zapomniałem, jak to się nazywa, czyli w antykwariatach. Dziękujemy bardzo. Dziękuję Państwu. Dziękujemy.